29 lipca wspominamy świętego Olafa II, króla. Olaf Haraldsson urodził się w roku 995. Jego ojcem był Harald Haarfagre. Olaf w młodości brał udział w wyprawach Wikingów na Anglię i tam zapoznał się z chrześcijaństwem. Miał przyjąć chrzest w roku 1014 w Rouen we Francji. Po powrocie do kraju musiał walczyć o tron z uzurpatorami. Pokonał ich i w roku 1016 został panem całego kraju. Podanie głosi, że Olaf miał brata, Hakona, który miał również pretensje do norweskiego tronu. Obaj bracia spieszyli się więc na wyścig z Anglii do Norwegii, by zająć tron. Olaf prześcignął brata, co było zapowiedzią tego, że zwycięży go również w walce o tron. Tak też się stało. Zaraz na początku swoich rządów Olaf zaczął niszczyć pogaństwo i wprowadzać w swojej ojczyźnie chrześcijaństwo. Sprowadzał zewsząd kapłanów i zakonników. Miał wystawić wiele kościołów. Wprowadził zwyczaje i ustawodawstwo chrześcijańskie. Nie poszło mu to jednak łatwo. Napotkał na silny opór, ale dzieła dokonał. Musiał bronić niezależności kraju od króla duńskiego, Kunota. Tu jednak przegrał, gdyż wszyscy jego przeciwnicy połączyli się ze sobą i przyłączyli się do wojsk duńskich. Olaf bronił się do ostatka z garstką wiernych rycerzy. Musiał jednak ulec. Zginął w bitwie w Stiklestad pod Nidaros 29 lipca 1030 roku. Na miejscu jego śmierci wystawiono w roku 1075 drewnianą kaplicę, a potem kamienny kościół pod jego wezwaniem. Także w Nidaros wystawiono później ku jego czci katedrę. Tam też postawiono mu okazały, wykładany złotem grobowiec. Kiedy Norwegia przyjęła protestantyzm w XVI wieku, drogocenne relikwie świętego Olafa wywieziono do Danii i tam zaginęły bezpowrotnie. Zaraz po śmierci przy grobie świętego Olafa wierni zaczęli doznawać szczególnych łask. Na ich skutek biskup Grimkel w roku 1031 ogłosił Olafa męczennikiem. Do roku 1532 grób świętego Olafa był narodowym sanktuarium. Olaf miał wystawione kościoły ku swojej czci także w Anglii oraz w Szwecji. Odbierał cześć nie tylko jako pierwszy król chrześcijański w Norwegii, ale również jako pierwszy prawodawca tego kraju. Dlatego ikonografia przedstawia go najczęściej siedzącego na tronie i trzymającego w ręku Ewangelię jako kodeks prawa chrześcijańskiego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie naśladując świętego Olafa, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.